Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj przedstawię Wam komputer warsztatowy, który zbudowaliśmy. Głównie ja zbudowałem, ale żebym z bratem miał w garażu komputer porządny, taki, który można wykorzystywać do kupowania gratów przez Allegro i innych takich rzeczy. Na początku pokażę Wam jego specyfikację techniczną. To jest mniej więcej coś takiego. Oczywiście płyta jest Asusa. Pamięć 12 GB. Procesor najpotężniejsza wersja, jaka wtedy była dostępna. Karta graficzna Nvidia Quadro FX580. Sterowniki są, jak widać, NV96, bo tak są podpisane. Pojemność dysków 1,3 terabajta i no, takie tam macie. Dobrze, teraz zobaczymy sobie temperatury, a wyglądają one następująco. No oczywiście CL100 240 giga generacji trzeciej od Goodrama ma jak zwykle błąd czujnika temperatury. Mamy tutaj na procesorze zastosowane chłodzenie Fera 5. I jak widać, obciążenie jest dosyć sporawe, bo wykonujemy przetwarzanie rozszerzone dla oprogramowania Boeing, tego oprogramowania, w którym oprogramowaniu udostępniamy moc swojego komputera dla wyższych celów. Ja przetwarzam Universe Home Projekt dla Polskiej Akademii Nauk i udostępniam 40% mocy komputera. Ale to jeszcze nic, bo sobie przejdziemy w narzędzia, monitor systemu. No i mamy, tak to się pokazuje, 8-rdzeniowy procesor, pamięć RAM 12 GB, przestrzeń wymiany 1 GB, bo mamy dużo dysków, więc tutaj to nie ma problemu. Dobra. I tutaj nic ogólnie poza tym nie mam już co do pokazania. A za chwilę przejdziemy do samego komputera. Tylko go wyłączę i pokażę Wam, jak to się uruchamia. To tam się wyłącza. I witam ponownie. Najpierw zacznijmy tutaj. Tutaj mamy kartę. Odwrócimy sobie kartę internetową D-Link. Bardzo starą, którą odratowałem, bo miała zaśniedziałe piny. Więc udało mi się moderatować, karta działa, rozgałęziacz USB. O, jak zobaczycie, karta pochodzi z 2007 roku. Dzień 07, miesiąc 08, rok 2007 i karta działa. Tutaj mamy, o, poczekajcie, piękne. O, widzicie, kartę graficzną Nvidia Quadro FX580. 512 MB. Tu jest karta Wi-Fi, dokładnie TP-Linga, która też działa z Linuxem bardzo dobrze. No i płyta, poczekajcie, wezmę kabelek. O, to jest ten model płyty głównej, zajebisty. Oczywiście pastę pod mostkiem północnym, południowym wymieniłem. No i tu mamy pamięć RAM 12 GB. Wszystkie DDR3. Nie będę wymieniał, jakie tu są kości, bo tu są dwa rodzaje kości. Ja nie chcę tego wyciągać, bo później może już wszystko nie działać jak trzeba, więc wolę tego nie ruszać. I mamy tu Silentium PC Super Mogold FM2+. 750 W na ten komputer. O, tutaj mamy czujnik temperatury. Tu jest dysk Western Digital 80 GB. Jeszcze na stare wejście IDE taśma, który posiada własny wentylator dodatkowy do tego swojej zatoki. O, i mamy tutaj stację DVD. Zwykłą, starą też na taśmę.
przechodząc niżej, pomiędzy te kable, mamy tutaj o dysk na system CL100 od Goodrama generacji trzeciej 240 GB. Tutaj mamy dysk Seagate'a Barracuda 1 TB na kopie zapasowe danych. I zaraz osoby, które bawią się w Linuxa i tak dalej, się zapytałem: Piorun, a gdzie tam masz kurde kopię TimeShift? To jest dysk na kopię TimeShift. Poczekajcie, przepraszam na chwilę, muszę zdjąć obudowę. Przepraszam, za chwilę. Już wam pokazuję. Dysk na kopię TimeShift. No, skupiaj się. Dysk na kopię TimeShift to jest dysk NVMe od Goodrama PX500, 512 GB. I on sobie siedzi właśnie w Uniteka Zatoce. I bardzo dobrze się sprawuje, jeżeli chodzi o kopię TimeShift. TimeShift. Działa. I mamy tutaj dwa potężne wentylatory Be Quieta. Nie, przepraszam, ten w wypadku tego to jest wentylator SPC, Silentium PC, ale tu mamy już Be Quieta, 120 mm, 3-binową konstrukcję, no i potężne chłodzenie na FX-a, 8320, Fera 5, bosko to wygląda, powiem szczerze, no i z tym potężnym zasilaczem. To naprawdę, powiem szczerze, będę to dzisiaj wszystko rozbierał, bo będę chciał to czyścić. I przy okazji, jak mogłem, to chciałem wam pokazać, jak to bydle wygląda. To jest ogromny komputer. Ten komputer waży 12 kg. 12 kg waży ten komputer w całości. Sam komputer waży 12 kg z tym całym złomem, który jest w środku. A pomyślcie sobie, że chciałem tutaj wpierdzielić kartę graficzną. Już wam mówię. Nvidia Tesla C2050. Tylko wiecie, jaki jest problem? Klatka na dyski. Nie zmieści się ta karta tutaj, więc niestety zostaje. Tutaj zostaje Nvidia Quadro FX580. Niestety. Chciałem wpierdolić tutaj coś większego. Niestety się po prostu ludzie nie da. Sorry bardzo.